To się nie nagrało, a szkoda. Ale już jesteśmy na żywo, więc... Działamy. Działamy. No, nie no, dobrze jest, słuchaj. Trzeba... dążyć do pozytywnych wzorców. W tym akurat przypadku wasze pozytywne wzorce to chwała i odpoczynek po tym, jak już skończycie zadanie. Pytanie tylko, czy uda wam się je skończyć. Przypomnę wam pokrótce sytuację. Udało wam się wprowadzić zabójcę Eridona do siedziby Huta Juldurga Żelaznego, który był waszym pracodawcą. Zabicie Huta zleciło czarne słońce, które w zamian za umożliwienie operacji, to jest przewiezienie tutaj na Narszadę zabójcy właśnie Eridona, wprowadzenie go do pałacu, umożliwienie mu wykonania roboty, miało oczyścić konto Arika, w sensie umorzyć mu wszystkie długi, które ewentualnie tam na poczet Czarnego Słońca miał. Sprawa udała się w połowie, ponieważ faktycznie umożliwiliście zabójcy wejście do siedziby, do pałacu. To, że nie udało mu się dokończyć roboty, no to jest już zupełnie inna sprawa. Eridon poległ niestety w pojedynku z jednym z poruczników Juldurga, czyli Kunem Dartom z rasy Iktoczi. To była piękna walka, oni tam się trochę szamotali, aż w końcu Kun po prostu go tak skopał do zbiornika z rozgrzanym metalem. Bardzo szybko podejmując decyzję, ruszyliście za pilotką Eridona, czyli Tenną Si, która natychmiast jakby zapałała chęcią zemsty na Kunie. I razem z nią stawiliście osłabionemu, co prawda, walką, ale wciąż niebezpiecznemu Kunowi czoła i z tej walki wyszliście zwycięsko. Kun, co prawda, śmiertelnych ran nie odniósł, on nadal żył i zawnioskował o skucie go kajdankami Dolona i przeniesienie go gdzieś tam na waszego pączka. Aczkolwiek nadal jest do wykonania robota, nadal jest do zrobienia coup de grâce, że tak powiem, czyli... No i innymi słowy, po prostu musimy go kill him, no. Musicie go kill him i to tego grubego, nie tego chudego. Dokładnie. Tego grubego. O tu, jest. Kord Skirata w tle. Do Korda Skiraty jeszcze przejdziemy. To co, chłopaki, ja myślę, że to był szybki call po Sentuxa, żeby on waszego nowego jeńca gdzieś tam przejął i ewentualnie też dosyć mocno ranną Tenę odprowadził. Myślę, że wasi kompanioni, czyli Kot Bajzel i Buko Nyr, też powinni zostać na statku, bo chyba nie chcecie, żeby stała im się krzywda. Mhm. No ja, tak. Ja Bajzel zostawiam. Tak, i wydaje mi się, że Bukonyr też powinien zostać, bo on jest trochę felczerem waszej ekipy, żeby tam te rany, które odniosła Tenna, gdzieś tam spróbować opatrzeć. Wy znajdujecie się w tym samym stanie zdrowotnym, w jakim byliśmy na końcu ostatniej sesji. Fuck. Więc jak ktoś ginął, to ginął. Myślę, że... Nikt nie będzie tutaj ginął, bo my go przyszliśmy kilim. Tak. Myślę, że maksymalne, co mogę dla was zrobić, to po jednym steampaku na rozgrzewkę. Ja jakby bardzo mi przykro, Filous, ale jestem na fullu. Nie mogę ci pomóc. A stresik jak tam? No ja jestem zestresowany fest. Ja mam moje miękkie kolana mam. A ja siódemeczka, to jakby no to żyjemy, słuchajcie, żyjemy. Nie zrobiliśmy tego po końcu pojedynku z Kunem, więc możemy zrobić to teraz. Beztrudnościowy rzut na dyscyplin albo na cool. No i skoro już przy tym jesteśmy, no to wydaje mi się, że rzut przeznaczenia. Tak.
Czy jakby mój force rating nie zmienia... Nie, absolutnie. Jedna kostka na osobę. To nie zależy od force ratingu. Okej, jakby pytam... No bo chciałbym... Dobrze, dobrze, Adrian. Słabo ja. Shit. Ach, well. Shit. Dobrze. Ouch. Ouch. Słuchajcie, ale to, jest, ouch. Ale to wciąż lepiej niż mieliście z tą sytuacją ostatnio trzy czarne na początek. Dokładnie. Nie no, pięknie jest. No i tak jak mówię, Akavo, Arik i Dolona możecie beztrudnościowy rzut kul lub dyscyplin. Ilość sukcesów to ilość punktów stresu, który regenerujecie. No czyli Kavo poczuł się lepiej. A jakby to też mogę sobie rzucić. Tak, każdy może to zrobić. Pobraliście udział w tej walce. Okej. Okay. Okej. Okay. Zawsze to jeden aim więcej. O, ten taki kul. Trzeba będzie tutaj uważać i trochę jakby dysponować tą gospodarką stresu, nie? Tutaj to... No już nie będzie tak kolorowo. Nie no, przy się przebiciu speślaka nie będziemy stresować. Nie no, co ty. A wtedy stary wstał. No nie wiem. A wtedy stary wstał. Nie bez przyczyny, to dzisiaj jest finał kampanii. A nie był ostatnio. Tak, to był półfinał. Słuchajcie, głąb kompleksu, no i wydaje mi się, że możemy zacząć od tych pięknych korytarzy, w których już był Dolona. Jak mówiłem, wy potraficie się przemieszczać tutaj po obiekcie. Spędziliście tutaj może w środku wszystkiego kilka dni, może tydzień maksymalnie. No ale mniej więcej rozkład znacie, to już gdzieś tam zostało ustalone. Plus Arik też miał jakieś swoje przejścia wytyczone, szlaki ucieczki, w razie czego, gdyby coś właśnie poszło nie tak. No można powiedzieć, że to jest moment, w którym idzie nie tak, no bo gość, który miał wam sprzątnąć pracodawcę, trochę jakby poległ. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda? Teraz wy musicie zrobić robotę. Wiecie, że Yuldurk ukrywa się w części muzealnej, czyli w tej takiej swojej galerii trofeów, miejscu, gdzie on trzyma te wszystkie swoje mandaloriańskie zbroje, mandaloriańskie bronie, cały ten staw, który gdzieś tam wyciągnął z jakichś łupieszczych wypraw, które sfinansował, czy rzeczy, które ludzie dali mu w darze, bo wiedzieli, że ma hopla po prostu na punkcie tej mandaloriańskiej kultury. Gdyby mógł, to by zatrudnił Boba Fetta, no ale Boba Fett pracuje dla Jabby. Różnie jest, nie? Dlatego zatrudnił nas. Dlatego zatrudnił was, tak. Trzech śmieszków. W normalnych filmach akcji jest trzech świętych, u nas jest trzech śmiesznych. Na pewno nie świętych, w sensie jakby... Tak, coś w tym... Słuchajcie. Te części muzealne wyglądają mniej więcej tak, w sensie to są dwie pocztówki, jak to muzeum wygląda. Pierwsza jest galeria broni, na drugiej jest galeria wina, tak, zgadza się. Tak, alkohole też tu mają. Większość tych broni, no to taki spec jak Kavo, od tam spraw wojskowych czy rewolwerowiec Arik, no to rozpoznajesz, że to są repliki. To jest broń, która ma przede wszystkim wyglądać, a niekoniecznie służyć. Z takich rzeczy, które tutaj mogłyby działać i mogłyby faktycznie jeszcze nadawać się jako broń, no to jest bardzo niewiele. Może jakaś improwizowana. Na pewno nie ma tutaj nic, co przerastałoby wasze obecne wyposażenie. Widać, że to jest część raczej taka do pokazywania niż faktycznie zbrojownia. Gdyby to była prawdziwa zbrojownia, o chłopcy, długo byście wynosili to, co się tutaj znajduje. Ale dopiero po zabiciu Yuldurga. Tak, dopiero po zabiciu Yuldurga. Abstrahując od broni, no to znajdują się tutaj także inne rzeczy. Wydaje mi się, że jeden z tych myśliwców, który przywieźliście, także został tutaj gdzieś wtoczony i umieszczony na stojaczku. Gdzie są pozostałe, ciężko stwierdzić, no bo wy ich sprowadziliście cały kontener, no ale może są osobistą teraz bojówką Yuldurga, ciężko stwierdzić. Są zbroje na stojaczkach.
W większości niekompletne i w większości poznaczone przez obrażenia, które odnieśli ludzie znajdujący się w środku. Większość ma ten charakterystyczny styl zbroi mandaloriańskiej, czyli właśnie hełmy z bardzo charakterystycznym wizjerem w kształcie litery T. Myślę, że są dwa jetpacki, ale bez paliwa, żeby tam te jump squady mandaloriańskie gdzieś tam uhonorować. Jakieś obrazy, freski, czy ta maska Mandalora gdzieś tam, którą widzieliście, no to myślę, że zajęła swoje poczesne miejsce na stojaczku, z którego została wcześniej ukradziona. No i są też obrazy. Obrazy, płaskorzeźby. Do kilku z tych płaskorzeźb są podłączone mierniki wskazujące czynności życiowe, co może świadczyć o tym, że to w rzeczywistości są żywe płaskorzeźby, czyli właśnie ludzie zatopieni w karbonicie. Czy w jakichś innych tam stancjach stałych, żeby się nie ruszali, żeby byli w jakiejś stazie. Niektórzy muszą tutaj być od bardzo długiego czasu, no bo w niektórych przypadkach te czynności życiowe są bardzo niebezpiecznie spowolnione i czynności jakby wrażliwe na moc Dolona, który gdzieś tam może chyba wyczuwać żywe istoty. Ja zawsze zapominam, czy ty możesz, czy ty nie możesz. Jakby daj mi 3 sekundy i będę mógł. Szybko wykupię sobie! Możemy jakby powiedzieć, jakby tak chyba nie mechanicznie, że mogę. No, gdzieś tam jesteś wrażliwy na moc. Większość... Zamierzam, tak. Tak, większość... Zamierzam sobie wykupić tą moc, więc jakby mogę fabularnie już gdzieś tam... Większość tych unieruchomionych istot jest po prostu... Albo już martwa po prostu od bardzo długiego przebywania w tej stazie, albo na skraju śmierci po prostu z przyczyn naturalnych. Oczywiście, że ta staza karbonitowa spowalnia czynności życiowe bardzo znacznie, no ale no nie zatrzymuje ich całkowicie, więc to gdzieś tam jest. Aczkolwiek jeden z takich właśnie karbonitowych obrazów przedstawiający młodego mężczyznę zdradza całkiem solidne czynności życiowe. Obok niego na stojaczku jakieś elementy zbroi, faktycznie przypominające mandaloriański kirys. Jeśli ktoś tutaj ma szansę przeżycia, to on. Wydaje mi się że nawet, że po obserwacji, czy po tym sięgnięciu mocą Dolona możesz odczuć, że akurat ten eksponat został tutaj umieszczony całkiem niedawno. Tak sobie po prostu porównując poziom siły życiowej pomiędzy innymi a tym konkretnym. Rozumiem. Myślę, że Dolona tak znajdzie się mimochodem przy tym karbonicie i myślę, że tak możecie go obserwować, chłopaki, jak tak jakby gładzi po tym karbonicie ręką. To jest... Dolana, nie mamy czasu teraz na oglądanie ludzi. Ale on ma szansę przeżyć. Reszta nie. Jakby już nic z nimi nie zrobimy, ale jakby jego możemy wypuścić. Tu i teraz? Nie może poczekać? Nie wiem. Chciałbym spojrzeć teraz w przyszłość. No, chciałbyś spojrzeć w przyszłość. Spojrzyj. Co teraz? Is it zero? Or is it... Nie, te kostki się nie zerują. Możesz skorzystać z mocy, posługując się białymi. Skorzystam. Dobrze.
Wydaje mi się w takim razie, że wizja pokaże walczącego przy... Bo to nadal jest bardzo krótka wizja. W sensie bardzo, bardzo blisko to jest w stosunku do tego, z jakiego miejsca jakby obserwujesz przyszłość. Wydaje mi się, że twoja wizja pokaże młodego mężczyznę walczącego z wami ramię w ramię, aczkolwiek noszącego zbroję mandaloriańską, która stoi obok ciebie na wieszaku. Jakby te wizje ustaliliśmy, że trwają mniej więcej parę. Znaczy, dla ciebie ta wizja jest długa, tak? Widzisz tam, jak ten mężczyzna walczy, widzisz broń, jaką się posługuje, czyli taką długą rusznicę, widzisz zbroję, którą nosi, widzisz czyny, które dokonuje, to wszystko gdzieś tam na etapie tym bardzo krótkim, tak? Ale cała wizja trwa może pół sekundy dla obserwujących cię Arika i Kavo. To nie jest nic, że w sensie nie widzą nawet momentu zawieszenia tego, kiedy tą wizję przeżywasz. Bo właśnie chciałem zagrać na to, że Arik jako rewolwerowiec mógł zobaczyć taki, wiesz, taki dosłownie moment, jak ta źrenica się... Ale to mówię, to jest rozszerzenie i zwężenie, tak naprawdę to jest, jak sam mówisz, moment. Trzeba być Arikiem, żeby to dostrzec. Trzeba umieć strzelić pierwszy. Trzeba umieć strzelić pierwszy, żeby to dostrzec. Jak wiadomo, nie każdy Rodianin potrafi. No właśnie, jakby kanoniczna informacja. Rewatchowałem Nową Nadzieję w tym tygodniu. Widzisz, Ariku, że Dolona na moment jakby ma tą rozszerzoną źrenicę i on jakby takim lekko obłąkanym głosem mówi do ciebie jakby zaufaj, ciężko mu to aż wypowiedzieć, zaufaj mojej intuicji, powinniśmy go wypuścić. Dobra, puśćmy go. Mam nadzieję, że skoro Juldrug go tu zamknął, to on nam pomoże, a nie nagle uzna, że... Nie o ile będzie widział. Jak jest zamrożony w karbonicie. Jak... To wiecie, jak to go wydostać stąd? Jak udowodnił materiał źródłowy, nie jest to zbyt trudne. Wystarczy kilka guziczków, żeby karbonit się rozgrzał. Lika jakieś randomowe przyciski, coś się może stanie. Tak, myślę, że skoro Leia dała radę, to Kavo Lucyn tym bardziej, tak? To jest. Zwłaszcza, że Kavo jest po studiach informatycznych, jednodniowych i z książki ściągniętej z internetu. O, akurat to było ostatnia rzecz, jaką przeczytałem. Przytrzymaj ten przycisk czerwony. Myślę, że tak. Przytrzymaj jest przycisk czerwony i wydaje mi się, że to jest moment, w którym Kord z Kirata wchodzi do gry. Kordzie, czujesz na początku, że przestaje ci się robić zimno, w sensie czułeś to takie zawieszenie paralityczne, tak naprawdę wszystkie twoje czynności życiowe były spowolnione, nagle poczułeś, że znowu możesz złapać oddech, znowu poczułeś, że możesz poruszać palcami i tak naprawdę zanim dobrze zdążysz cokolwiek zrobić, no to opadasz z tej pozycji wyprostowanej, w której byłeś zamrożony, wprost na miękki dywan tutaj tej części muzealnej. Jakiś trzech kolesi na ciebie patrzy. Hełm. Dajcie hełm. Szukam hełmu. No, jak mówiłem, zbroja jest... Jak mówiłem, zbroja jest na stojaku obok. Biorę ten hełm, podaję mu. Tak. Dobra, to... przejmuję hełm od niego, zakładam i przez chwilę tak leżę bez słowa na tym dywaniku. Mhm. Masz, tak jak mówiłem, normalnie szarawary i koszulę, więc nie jesteś taki całkiem zupełnie roznegliżowany.
Tylko, że teraz jeszcze dodatkowo masz hełm, którego wcześniej byłeś pozbawiony. Dobrze, że spadłeś twarzą w dół, nie? Inaczej by cię zobaczyli. Dobra, to tak po chwili się też przekręcam na plecy. I z tej pozycji tak delikatnie podnoszę głowę i mówię: dzięki. Nie możesz oddychać bez tego hełmu? Nie, to chodzi o co innego. Okej, dobra, nie ma teraz... jest cholernie brzydki. Nie ma teraz to czasu, lecimy, trzeba dorwać Speślaka. Słuchaj, jak ty się w ogóle nazywasz? Mówcie mi Kord. Okej, Kord, zakładam, że nie lubisz tego grubego huta, który cię tu zamknął. Strzelam, że on cię tu zamknął. Chcesz nam pomóc, spuścić łomot? Jesteś w ogóle w stanie iść? Dajcie mi chwilę i będę w stanie. Trzeba poleżeć trochę, dojść do siebie. Tak, myślę, że tak. W sensie Kord był zamrożony w karbonicie, wydaje mi się, że około tygodnia tylko, więc nawet jakiś problem poruszania członkami czy ślepoty tej pohibernacyjnej bardzo szybko z niego zleci, no wiele szybciej niż zlatywał z Hana Solo w Powrocie Jedi, który w tym karbonicie według różnych źródeł był zamknięty nawet do 2 lat. Myślę, że po chwili mogę wstać i założyć resztę ekwipunku, który był na tym stajaku. I pytanie, czy moja rusznica też tam była, czy nawet jeżeli to nie jest ten karabin, do którego przywykłeś, no to jakąś najmniej wysłużoną rusznicę z tych półek muzealnych jesteś w stanie zyskać tak, żeby faktycznie mieć to wyposażenie, o którym rozmawialiśmy. Mhm. I cały ten komplet, który tam mamy ustalony, masz ze sobą. Dobra. To przygotowuję się do wyruszenia w przygodę i po chwili delikatnie się jeszcze podpierając rusznicą staję przed nimi i macham na tak, że jestem gotów do drogi. Słuchajcie, wy do tej pory spotkaliście tylko z Mandalorian, no to Kuna, no i z takich Mandalorian, którzy nie są foundlingami, czyli po prostu przedstawicielami innych ras wychowanych przez Mandalorian, no to spotkaliście jeszcze na Ganacie Linę Darę, która przewodziła bojówce, która tą maskę stąd ukradła. Widzieliście Linę w pełnej zbroi, widzieliście jej przytupasów w zbrojach, no teraz widzicie Korda, który także nosi zbroję. I jakie pierwsze wrażenie odnosi na was Dolono, Arik i Kavo, ten osobnik, którego właśnie wypuściliście z karbonitu? Godniej wygląda, mniej godnie od tych, z którymi do tej pory się zetknęliście? Nie wiem. Jak ma zbroję, to w zbroi każdy godnie wygląda. No nie no, jest jeszcze Yuldurk, który... No fakt. Czy każdy w zbroi wygląda godnie? Porównaj te dwa obrazki. No wygląda na pewno cool. Mam nadzieję, że też będzie cool strzelał z nami. To się jeszcze okaże. To nie brzmiało pocieszająco. Nie no, mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Powiem tak. Kord strzela wystarczająco dobrze. A, to okej. Okay. Jak na Healera. Jak na Healera, to właśnie miałem powiedzieć, że bardziej w innych rzeczach się specjalizuje. Znaczy, wydaje mi się, że skoro oni mogą przyglądać się tobie, no to ty też możesz przyglądać się nim, tym trzem. Widzisz, tak jak zdajesz sobie sprawę, no czerwony twilek, żółty rodianin z dużym czarnym kotem, który wygląda ci na koreliańskiego słupka masa. Kota nie widzi, bo kot został na statku. Tak, zapomniałem, tak, kot został na statku.
facet, człowiek z wielkim działem gdzieś tam na ramieniu, przerzuconym na pasku. Z jakimś napierśniczkiem. Znaczy, jakby przez fakt, że moja postać dużo podróżowała po galaktyce, na pewno pierwszy co pomyśli, to że to są jacyś właśnie poszukiwacze przygód. No, jakaś grupa najemnicza, nie? To myślę, że pełno jest takich w całej galaktyce. No. Więc też, ale też od razu nie będzie chciał się jakby zaprzyjaźnić, tam to wotum zaufania. Myślę, ocalili, że to... ocalili go, ale nie będzie też jakby nie będzie też im od razu ufał, jak długo zna... Jezus, kończył mi się język. Jak przyjaciołom, których się zna już parę ładnych lat. O, nikt tego myślę, że nie oczekuje. Muszą zasłużyć nie sobie wiem, czy... zaufanie. Nie wiem, czy my sobie ufamy, tak jak się udziela. Nie wiem. Jedyny myślę, że członek załogi, któremu naprawdę wszyscy ufacie bezgranicznie, to Bajzel. No, ostatnio mieliśmy wątpliwości, że go samego na statek puścić. No, ostatecznie puściliście Bajzel do domu. Jakby uda i ten plan się udał. Myślałem, że się nie uda. To była jedyna część planu, która się udała. Tak. Ej, actually, prawda. I też tak wracając, na pewno patrząc na Kawo, przez pewien manieryzm może też Kort się domyślać, że Kawo kiedyś służył gdzieś w militarium, że ma jakieś przeszkolenie co najwyżej. No ma przeszkolenie, no i wydaje mi się, że ten blaster, którym Kawo się posługuje, no to jest broń military grade. Mhm. Zwykłemu śmieszkowi z ulicy nie dają czegoś takiego. Ale i tak Kort nie odzywa się jakby niepytany. Wyciągam rękę do niego, do Korda. Arik Kenu, idziemy właśnie zabić Ludurga. Możesz się przyłączyć. Kort tak patrzy to najpierw na twarz, potem na rękę i tak powoli podaje rękę i dosyć tak, może nie silnie, ale stanowczo jakby odwzajemnia gest, ale tylko przytakuje głową. Niezbyt rozmowny jesteś. Tak bywa. To jest Kawo. To jest Dolona. To jest Baj. A został na statku. Poznasz go na statku. Jeszcze każdemu Kort każdemu kina głową, jak Arik ich przedstawia i pokazuje, że jest gotowy ruszyć dalej. Zarzucając sobie rusznicę na ramię. Nachylam się do Dolony i mu szepczę do ucha. Ty się z nim będziesz użerał. Chodźmy. Użerał od razu. Jakby myślę, że dla komediowości tej sceny Dolona teraz powinien jakby tak wzruszyć ramionami trochę do kamery. I no, wybrać się, jakby wierzył w moc. I idę za Arikiem. To było wypowiedziane pod nosem. Pytanie... Czy Kord wierzy w moc? Wydaje mi się, że jakkolwiek pod nosem, no to mógł nawet chyba to słyszeć. Gdzieś tam w okolicy panuje generalnie cisza, tak? Na jakiś tam szum
wywietrzników może maksymalnie, ale myślę, że Kord mógł to słyszeć. Więc pytanie, czy Kord wierzy w moc? Jakby... no Kord jest bardziej zapatrzony w kodeks i w prawa Mandalorian, więc dla niego jakby nad wiarą w moc jest ten kodeks i wierzenie w te prawa, które Mandalorianie jako społeczność sobie ustanowili. Czyli wierzy w drogę. Mhm. This is the way. To jest tak, jak Arik skręcił nie w tą stronę, a Kord go złapał. This is the way. Swoją drogą pytanie, czy jakimś rzutem na knowledge lore mógłbym dowiedzieć się, w sensie jakby połączyć fakty, że Kord jest Foundlingiem? Znaczy, fakt, że... Albo w sensie... Znaczy, nie. Albo inaczej, nie, bo to nie musi być prawda, no. Nie mylmy pojęć właśnie. Foundling to jest sierota, która została wychowana jako Mandalorianin. I Foundlingiem był Kun. Mimo, że zdejmował hełm. A... Tak. Aha. To, o czym mówisz, no to czy jest ortodoksem Kord. Mhm. To myślę, że możesz wiedzieć, posługując się wiedzą lore. Standardowa trudność. Dobrze. Kanały mechaniczne, rzuty kostkami. Ostatni raz, jak sprawdzałem, to było to... Yes, mam. Roll yellow perpetual. Myślę, że mogłeś słyszeć o Mandalorianach, ale no o tym, że to są wojownicy, myślę, że mogłeś nawet uczęszczać na jakieś wykłady z historii w Akademii Jedi, gdzie wojny Jedi z Mandalorianami były poruszane jako temat. Ale gdzieś tam struktura, czy jakieś bardziej głębokie ortodoksyjne wierzenia, myślę, że to albo zostało przemilczane, albo nie zapamiętałeś tych wykładów. Tak mi się wydaje, że na Advantage'u. Tak, myślę, że w takim razie Dolona zagali gdzieś po drodze czy masz coś i tak z twarzą? Nie chciałeś nam jej pokazać, ewidentnie. This is the way. Chyba musiałem, sorry, musiałem. Jasne, wiadomo. Ale jaka droga? Kord zbywa to i idzie dalej. Nie ma czasu zajmować się wyjaśnieniem swojej przeszłości. Dolona w tym momencie ma takie ewidentnie kurwa, następny nie chce ze mną gadać na twarzy. Który to wszystko widzi, mówi, nie martw się Dolona, w końcu znajdziesz kogoś, kto dla ciebie zasługuje. Dziękuję ładnie, koledze. Było smów. To było smów. Dziękuję. Proszę. Też w to wierzę. Część muzealna. Bardzo ciężko jest jakby rzut muzeum, jeśli chodzi o mapy taktyczne. Ale działo. Będziesz miał szansę z niego strzelić. Jest! Jak uporadzić. Ale z drugiej strony Yuldruk też. Fuck! Słuchajcie, jest was czterech, jesteście uzbrojeni. Tam weapon of choice. A po przeciwnej stronie, za tymi tam wszystkimi eksponatami i tak dalej, myślę, że może
obnosić się na tym takim swoim wózeczku charakterystycznym, repulsorowym. Juldur, on jest nawet trochę większy. Myślę, że wchodzicie bez skradania, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. No ja się nie skradam. Arik wchodzi jak boss. Zebrać pierwszą kulkę w ryj. Tam kul. To zamieńmy się miejscem, Jacek. Jeszcze gdzieś na tym etapie właśnie jak tak wchodzimy, to Dolona gdzieś tak się zastanawia, w sensie jakby tak zagaduje Rika, szefie, czy jesteśmy tego pewni? A czemu mielibyśmy nie być? Jeszcze nigdy nie mordowaliśmy dla pieniędzy. Nie morduję dla pieniędzy, tylko dla swojej wolności. I po części waszej. Czyli za wolność naszą i waszą? Za wolność naszą i waszą. Czy naszą i waszą też liczy się, jeśli chodzi o Korda? Czy Kord czuje, że to też jego wolność? Kord bardziej czuje rosnącą złość z powodu tego, że został zamknięty w karbonicie. Może i na tydzień, ale godzi go to, że został złapany i wrzucony. Myślę, że to jest całkiem też niezły moment, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Kord w ogóle został złapany? Jeszcze... Jakie były okoliczności schwytania Korda przez Juldurga i jego siepaczy? Jakby Kord jest wierzącym głęboko w kodeks i w drogę Mandalorian. I ponieważ podróżował sobie przez zewnętrzne rubieże, doszły go słuchy, że Juldurg posiada pewien artefakt, bardzo mocno związany z kulturą Mandalorian. I z tego, co pamiętam, był to hełm Mandalora, nie? O. Był. Aska. Aska. No, ale maska. Tak. No generalnie hełm, maska to jest wsiorawno. I Kord chciał zdobyć właśnie tę maskę, ponieważ poniekąd jest to jego obsesja z religią Mandalorian, takim kultem i religią Mandalorian. Tak samo dlaczego nigdy nie zdejmuje hełmu. Musi mu ktoś dosłownie go zerwać z głowy, żeby zobaczyć twarz. No i niestety Kord został złapany przez straż Juldurga. I przez to, że Juldurg zobaczył, że ma Kord na sobie hełm Mandalorian, stwierdził, że też to może on, że Kord też może być Mandalorczykiem? Mandalorianinem? Mandalorianinem. Mandalorianinem, to wrzucił go w karbonit i odstawił do muzeum jako żywy eksponat. Aha, czyli fine addition to mine collection po hattyjsku. Tak jest. Kiedy twoje życie jest memem. Tak, czy Juldurk nie miał przypadkiem gdzieś tam w nazwie Grievous, czy co? Nie, no Juldurk jest żelazny. Nie ma chyba wspólnego z Grievousem, aczkolwiek możecie przywitać go rytualnym Hello There. Ja to prędzej go przywitam w stylu, tam jest świnia jedna. Mówisz to, tak? Tam jest świnia jedna. Myślę, że Juldurk odwróci się na tym swoim krzesełku.
Na tym etapie nie pamiętam, ale chyba Dolona, Dolona mówił chyba po hattyjsku. Arik chyba też powinien mówić po hattyjsku. Kawo chyba nie mówił po hattyjsku. Bo Yuldurk na pewno będzie mówił po hattyjsku, a nie ma tym razem z nim jego protokolara, więc dla uproszczenia, żebym ja też nie musiał bełkotać, załóżmy, że skoro przynajmniej dwóch z was rozumie, no to jakoś sobie poradzicie z narracją. A no i Kort jest w miarę inteligentny, więc też może nawet mówić po hattyjsku. Czego wynika znajomość hattyjskiego? Nie wiem, z pozycji społecznej? Czytania słownika. Jesteś szmuglerem, pracujesz dla chatów. Jak myślisz? Nie, no dobra, okej, przyjmuję to. Jakby liczy się, tak? Wytłumaczyłem? Jasne, tak. Dziękuję. O! Arik. Niebezpieczne czasy nastały. Nie widziałeś po drodze Kuna? Tak się składa, że widziałem. Dobrze, nadaj do niego szybko komunikat, by przyszedł do mnie, gdy tylko załatwi sprawę tego zabójcy. Muszę jak najszybciej dowiedzieć się, kto go tu skierował i wywrzeć na nim stosowną zemstę. Patrzę po chłopakach z takim... Czy już mogę? Ja mu szepczę, że debil. Druga po prostu daleko nie, szukać nie musisz. Druga po prostu nigdy nie dotarło, że może zostać zdradzony. To jest takie trochę zadufanie w sobie charakterystyczne dla chatów. Niestety, Yuldurgu, rozkładam ręce, wyjmując od razu moje blastery. To ja jestem tym, który nasłał zabójcę. A więc to zdrada. Chciałbym w tym momencie wyciągnąć blaster i strzelić w źródło światła na przykład. Nie? W sensie zrobić jakąś taką akcję typu dywersja. Znaczy chciałbyś zrobić tutaj ciemno. Tak. Dobrze. Jest to możliwe. Rzuć sobie zatem swoje umiejętności strzeleckie. Niech to będą dwie kostki trudności. No nie będę ci próbował naciągać na jakieś celowanie, bo to nie o to chodzi, nie? Musi być strzał z biodra, ale masz chyba tą kostkę od widzów. O, tak, mam. Silent Caster of Disaster. Tak zwany... Magister Windu. Dał mi kostkę, więc... w imię pięknego szipnej morza Bister Windu ją przyjmę. I pomogła. Czyli jest ciemno. Ma to konsekwencje oczywiście, bo Dolona jednym płynnym ruchem tak naprawdę zaciemnił to pomieszczenie bardzo mocno. I sprawia to, że do testów strzelania Yuldurga będzie doliczała się dodatkowa czarna kostka. Problem polega na tym, że do waszych również, jeżeli nie macie żadnego wspomagania, które na ciemność tutaj akurat będzie dobrze reagowało. Jakieś wizjery, noktowizory. Shit. Was trudniej trafić, ale i jego też. Był to generalnie mój plan. Tak czułem, że chcesz sprawić, żeby trudniej było w was celować. Tak. Ale też chciałem sprawić, żeby w sensie... Oczywiście. No generalnie oczywiście pogadamy w domu, no. Oczywiście ta trudność liczy się do walki na dystans. Jeżeli któryś z was będzie wystarczająco chytry, żeby wejść z drugim w mele, no to wtedy już ma go blisko i nie ma problemu. Nie?
To zdrada, sabotaż! Osobiście urwę ci głowę, Harry Kukenu. I temu twojemu kotu też. Ale kota zostaw w spokoju. Możemy się zacząć Tak, tak, możecie się rozstawić. Możecie się rozstawić do linii postumentu z kataną. Czyli tego pośrodku pomieszczenia, jeśli chcecie. A możemy od razu wziąć cover? Tak, zezwolę na to. To ja tak robię. Dobra. Myślę, że akurat tutaj łatwo jest podzielić przestrzeń na ręczbandy, więc wydaje mi się, że do tej linii będzie krótki dystans od Yuldurga. Do tej linii, na której stoi Arik, będzie średni dystans. No i tutaj koniec galeryjki daleki. O. Wydaje mi się, że akurat tutaj, ponieważ mamy bardzo prostą przestrzeń, to łatwo jest te ręczbandy utrzymać, nie? Za linii jest dopiero daleki, tak? Tam, tak, gdzie za teraz linią stoję. Jest daleki, za linią jest daleki. To tutaj stoję. To co? Inicjatywa? Ten pojedynek będzie miał kilka części. Ja wam będę mówił, co się dzieje, dobra? Tak. Będzie przedłużony rekander. Rzucamy... Będzie ciężko. Na kul. Na kul inicjatywę. Czy ja już mam białą w kulu? Nie. Super, kul inicjatywa. Dobra, czyli ja muszę dwie zielone rzucić na kul. No, okay. Jeżeli to jest twoje kul, to tak. Niestety, niestety tak. No, pani Fileus, pan rzucaj. Kiedy będę też? I co? Ode mnie rzucił lepiej. No, umówmy się. Kawo nie jest zbyt inicjatywny. Jakby Kawo kupuje się z Doloną tylko dlatego, że Dolona mu rzuca dobrą inicjatywę. Może tak. Jezu. Może tak być. Słuchajcie, trzech z was, Yuldurg i ostatni z was. No to co? Ja sobie strzelę pierwszy. No wiadomo, kombat. Ja mogę ostatni generalnie. Tradycyjnie. Celuję w gnoja. Jeszcze tylko zanim wycelujesz w gnoja, wydaje mi się, że fabularnie zupełnie, bo jak zgasnie światło, on tam krzyknął, że zrobi z tobą to, co zrobi z twoim kotem też. Wydaje mi się, że będziesz mógł zobaczyć, jak gdzieś tam... Znaczy, może nie tyle, co zobaczyć. Najpierw usłyszeć takie charakterystyczne, głuche puknięcie, tak jakbyś korek wyciągnął z butelki, takie... A potem gdzieś tutaj koło jednej z tych gablotek wybuchł granat. I w świetle tego wybuchu zobaczysz, że on ma tam gdzieś przyczepiony do tego wózka granatnik. Fuck! Shit. I prawdopodobnie trochę też innej broni. Mhm. No dobrze. Dobrze. Nie może być łatwo. No i zbroję ma, nie? O, szlak. To kto rzuca po Yuldurgu? Trzech z was. Mhm. I on ostatni z was. Decydujecie, w jakiej kolejności się ruszacie. No najpierw Arik. No pierwszy Arik. No to zapraszam. Ten wybuch granatu był bardzo mocno fabularny. Jasne. Dobra. Niebieska z Quick Strike'a. Tak jest. Niebieska z przycelowania. Tak jest. Niebieska ze stresu. Tak jest. Bierzesz jeszcze niebieska od widza. No właśnie. Dobrze. I teraz powiedz mi, jaki jest poziom trudności w niego, bo pewnie jakiś kosmiczny. No powiem tak. Dwie czerwone, dwie czarne. Taki wielki, tak trudno w niego trafić. Dwie czerwone, dwie czarne. Jest niebezpieczny i ma defense. Okej. Okay. Dwie czerwone, dwie czarne. Zastanawiam się, czy...
chcemy używać punktu mocy, żeby podbić ten test. Bo ja, u mnie. Ja nie będę się wahał, jest... powiem tak. No właśnie, to też prawda. Ale u mnie ten pierwszy test jest najważniejszy. Podbijaj. Ja tak nie zastanawiam się, podbijaj. Korzystam z tego. Dwie czerwone, dwie czarne, dobra. O ja piskam. Ale dobrze, dobrze. Hejtuj! Tak. Strzeliłeś z jednego pistoletu? Z dwóch. To dorzuć jeszcze. To dorzuć fioletową, tak, bo musisz podbić. O, tak, kurple. Cios zero. Kurwa! To co, z jednego? A mogę zrobić Erika? Tak, pozwolę na to. Dobrze, to z jednego. No. Ale za to go skrytuję. Dobra. Masz 5 adwentyczy, które możesz poświęcać na rzeczy. To jest tylko jeden strzał. Wszystko jeden strzał. 5 tak. Adwentyczy na rzeczy. Za 2 skrytuję. Dobrze, bo ty masz obniżone krytowanie, bo masz tam właśnie jakieś strajki tak, i te tak, inne. Tak, tak, mam. Dobra. Mam. Czyli tak, to jest twój krytyk. A ile obrażeń mu zadasz, powiedz? Standardowo 7. Standardowo 7. Tak. Ciekawe, ile Guldurk ma pancerza. Powiem tak. 8. Nie, on nie ma 8 pancerza, ale i tak twój strzał nie wchodzi w miękkie. A. Czy to no znaczy, że nie krytuje? Tak, to znaczy, że nie krytujesz. No to widzę, że będzie wesoło. To tylko ja mogę damage zrobić? Nie, chłopaki też, tylko muszą wyrzucić więcej niż jeden sukces. Mhm. Okej, okay, to... tyle kości rzuciłem i dalej nic ciekawego nie wypadło. Jak nie masz krytować, to tutaj możesz przekazać kostki. Tak, ja... jedną następnemu. Dobra. Czekaj, Marcin, to tak działa? Tak, musi wejść damage, żebyś mógł krytować. Nie, o to pytam, czy może teraz jeszcze nam przekazać kostki? Tak. No bo coś musi z tymi adwantyczami zrobić. A, okej. Czy ja chcę za 2 dla kawy od razu? I co? Jedną następnemu, za 2 dla wybranego i odstresowujesz się o 2? Tak zrobię. Teraz wybierz wybranego jeszcze. Kawo? Tak, kawo. Dobra. To kto z was drugi się rusza? Chyba teraz ja w takim razie. No, to będziesz miał czwóreczkę. Mhm, dobra. To tak. Tak. Potę się przycelowuje i trudność... I nie bije autofire, tylko próbuję go po prostu trafić. Dobra, to będzie tak. Czerwona, fioletowa, 2 czarne. Okej. Fanato! Nie wierzę. Przekazuję kostkę następnemu. Okej. Okay. Kto teraz trzeci? I czy jest to Kord Skirata, który przyszedł tutaj wywrzeć swoją zemstę? No, w sumie mogę skorzystać z Quick Strike'a chyba jeszcze. Twojego. Tak, jak najbardziej. A, czyli to mi doda, z tego co pamiętam, niebieską kostkę od razu. Tak. Dobra, czyli miałbym 2 niebieskie kostki i podług mojego mojej próby byłoby to żółta, 2 zielone plus 2 czarne, tak? Żółta, 2 zielone, 2 niebieskie, no bo masz jedną z quick strike, jedną z przycelowania, 2 czerwone za odległość i niebezpieczeństwo Yuldurga, 2 czarne za jego defense. No matko, dobra. Jeszcze, dobra, czyli tak, najpierw 2 niebieskie, żółta, 2 zielone, 2 czerwone mówisz? Tak mówię. I 2 czarne. Tak jest. I patrzcie, wow. Bang! Ile obrażeń, wariacie? To było 7, a Cumbersome jeszcze coś takiego. Nie, mam, Cumbersome, ale... to jest trudność podniesienia. Aha, dobra. Dobra, czyli okay. Co, podstawowe masz ile, 5? Nie, podstawowy damage mam 7.
A no widzisz, czyli masz 7 i jeden dodatkowy za każdy za każdy sukces powyżej pierwszego. Czyli razem 9, czyli coś mu zrobiłeś. Weszła krzywda. Dobrze. Widzicie, huknęło, no bo to nie jest z czego strzela Kord, to nawet nie jest blaster, to jest rusznica. I to wysyła pocisk, a nie wiązkę energetyczną, która gdzieś tam wbija się pod pancerz. Tak, tak, zdecydowanie. Zrobiłeś krzywdę. Właśnie, czy ty strzelasz ołowiem? Myślę, że nie, durastalą. Damn it. Dur, ale... Zamień się. To chciałeś go... Chciałeś go tym zatruciem ołowiem? Nie. Pokonać? Dobra, po prostu robisz? Ja no. Wolę ołów od laserów. A, widzisz. Co robisz na Advantage'u, Kordzie? Ej, bo to został jeden, nie? No. Możesz odstresować się o jeden albo dać niebieską kostkę następnemu. Znaczy ja odstresowywać się nie muszę raczej. Jeszcze nie. Coś po karboni... A, jeszcze nie, czyli po karbonicie mi nie zostało. Dobra, nie, to przekazuję następnej osobie. Dobra. A teraz mamy Yuldurga. Yuldurg z racji tego, że jest chatem, to on nie może się przemieścić o więcej niż jeden manewr. W sensie ma jakby ograniczenie ruchu, nawet na tym swoim foteliku. Więc on przemieści się troszeczkę, żeby stanąć tutaj faktycznie na precyzyjnie linii krótkiego. I tak. Was trzech ma idealnie w średnim zasięgu. W dalekim ma ewentualnie kawo. Z różnej ciekawej broni, którą on może używać. Jest tutaj. No to co, chłopaki? Puścimy granata. To jest obszarowy. Wiesz co, ma quality blast, to prawda. Aczkolwiek jest jedną z najmniej groźnych broni w jego arsenale. Wow. No. Tyk pół życia zjechane i to najmniej groźna broń będzie. Spoko, nie, on może tylko 6 razy z tego strzelić. Co? Tylko 6 razy. A za dużo pewnie. A to ma też taką broń, z której możesz strzelić 4 razy. Chcesz, żeby strzelił z takiej? To jest pytanie podchwytliwe. Czy my możemy tobie utrudnić testy jasną stroną mocy? Obawiam się, że to tak nie działa. On jest taki, ten. Skończył mu się amunicja i weźmiemy go żywego. No dobra. To co? Jakiś defense? Ktoś coś ma? Ja mam defense 1. A, ja również posiadam. Czyli wasz tank został na ostatniej linii. Tak. Bo jednocześnie snajpi najlepiej. No tak, zdecydowanie. Ale ja też posiadam jeden defensa. O, świetnie. Ale wydaje mi się, że jednocześnie... Tutaj się waham, no bo z jednej strony Arik zdradził, więc jest oczywistym celem. Z drugiej strony Kord, uwolniony więzień, jako jedyny zrobił krzywdę Yuldurgowi. Ja przepraszam bardzo, ja jestem żywym eksponatem, to mnie chyba musi oszczędzić. Przekonałeś mnie, strzelam w ciebie. Nie masz defensa, prawda? Do kogo pytanie? No do ciebie właśnie. Do mnie? Nie, ja defense nie mam. To w takim razie jesteś naturalnym celem. Perswazja 0. Wysnajpione. Będzie boleć. Tam boleć. Boleć to będzie jak wyrzuci ten... Triumf. No właśnie, jest szansa. Dobra, rzucam, uwaga. O, tak. Przynajmniej nie skrytował, a przynajmniej nie jest wysoka. Myślę, że granat takim lobem uderza tutaj w stolik z jednym z eksponatów, akurat koło ciebie, Kordzie.
Ja mam jakby co soak 3, od razu mówię. Okej, to ty to licz, bo tobie się to przyda. Słuchaj. Powinien mieć jeszcze czarne, bo jest ciemno. A tak, powinien mieć czarne, bo jest ciemno. Dorzucam. Czyli bez advantage'a. Czemu jedną, jak my dwoma rzucamy? No bo on ma jeszcze defense. A, tak, dobra. Pietrucy. Dobrze. Słuchaj. Zostałeś trafiony. Mhm. To jest 11 obrażeń. Au, shit. Minus soak, tak. Minus 11 soak. Minus soak, czyli z 8 to wychodzi. No. I to wchodzi w miękkie. I to wchodzi w miękkie, czyli z 13 mi zostaje bardzo mało. Jako jedyny jesteś healerem. Tak! Dobra, i to był Yuldurk. Przemieścił się i strzelił. Matko Boska, 5 punktów. Zapraszam no do Lona. No cóż, co mogę zrobić? Jakby uniknąłem knowing in action. Coś. Celuję sobie jednym manewrem, stresuję się o drugi manewr. Od Korda mam niebieską. Trudność to są dwie czerwone. I dwa setbacki. Wszystko się zgadza? Z tego co wiem, tak. Dwie czerwone, dwa setbacki. Tak. W takim razie przekazuję Kawo kosteczkę. Mhm. Druga runda, chłopaki, robi się niebezpiecznie. To ja spróbuję. A jak to wygląda teraz z tym zasięgiem? Dalej jesteśmy na średnim. Dalej jesteście na średnim. Przemieszczenie się to był manewr, tak? Mhm. Ja. Daj mi żaryk, ma trochę mu się odkleiło w tym momencie. Ale ja się przemieszczę jedną goblotkę do przodu. Dobra. No, czyli powiedzmy, że skrócisz do krótkiego. Kracam do krótkiego. No. No i będę strzelał do niego. Dobrze. Jeżeli będziesz teraz strzelał z dwóch pistoletów, to będzie taka sama trudność. Bo jedna fioletowa kostka spada, bo zbliżyłeś się, ale wchodzi, bo będziesz z drugiej broni też walił. No dobra. Okej. No, ten manewr ze zbliżeniem to sprawił, że po prostu uniknąłeś dołożenia kolejnej kostki do puli. Zawsze coś. No. Dobra, to ja w niego strzelę. Jak to działa z tymi manewrami? Jest jeszcze drugi, co nie? Możesz wykonać jeszcze drugi manewr za 2 punkty stresu. Za 2 punkty stresu, właśnie. Jak masz tam jakieś dobre manewry, albo po prostu chcesz przycelować, to możesz. Albo nie dobre wiem, cover wziąć za gablotką. Żeby cię trudniej było trafić. To ja bym wziął cover i po prostu do niego strzelił. To zapraszam. Zobu, gnatów. Tak? Dobra. Why not? Pokaż. Czyli to jest red, dwa sidbacki i purple. O matko. Jeszcze muszę R-kę. Cyk. Ej! Teraz dla odmiany jednego purple za dużo żeś dał. Jak to? No tak to. Mówię, zbliżyłeś się, więc uniknąłeś tego. A, no dobra, no bo wtedy dorzuciłem tego purple i myślałem, że on też się jakby... Właśnie dlatego, że byłeś w średnim zasięgu. No dobra, ale to ten, jeden no Fred. To teraz pytanie. Ale jest triumf. Jest triumf. Więc teraz pytanie, czy wykorzystujesz triumf, żeby strzelić, żeby trafić obydwoma pistoletami? Czy trafiasz raz i krytujesz? Bo jeśli dobrze liczę, to masz podstawowe obrażenia 7, czyli będzie 8 razem, bo dodatkowy 8, sukces. Czyli wejdzie. Czyli wtedy wejdzie.
Więc pytanie, czy krytujesz, czy trafiasz z drugiej broni? I skrobię cię obrażeniami. Obrażenia są tak, że jest 2 razy po 8, nie? Nie tak, jest, że jest... Tak, 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 no 2 razy po 8. Chyba kryt się bardziej opłaca niż tamte. Your choice. Dodatkowy jeden obrażeń. To ja go skrytuję, może coś fajnego się stanie. Dobrze. Liczą się wszystkie twoje lethal blowy, oczywiście. O, faktycznie. No dobra. Crit, to mam 2 nawet. O, no to plus 20. Plus 20, cyk. Fearsome wound, straszliwa rana. Jak będzie chciał was zastraszyć swoją prezencją, no to będzie mu trudniej. No ale wszystkie willpower, to może się podda. Nie liczyłbym na to. Drugi z was. Filous, tak abstrahując trochę, czy jakbym chciał na przykład użyć mojej wiedzy z Xenology, mógłbym jakby wskazać, w które miejsce mają celować, tak, żeby zadać chociażby troszeczkę więcej obrażeń, jakiś tam procencik mały? Istnieje taki manewr, który nazywa się assist. Nie musisz na to rzucać, w sensie samą swoją wiedzą mu krzywdy raczej nie zrobisz, ale możesz poświęcić swój manewr, żeby dołożyć niebieską kostką osobie, której asystujesz. I swój manewr, czyli wtedy podczas swojej tury nie mogę wykonać nic, tak? Nie, słuchaj, nie mylmy pojęć. Każda postać w turze ma akcję i manewr. Może wykonać dodatkowy manewr, nie wykonując akcji, albo poświęcić 2 stresu na dodatkowy manewr. Nie może wykonać więcej akcji i nie może wykonać więcej niż 2 manewrów. Okej, okay, czyli akcja i manewr, albo 2 manewry, ewentualny strain, tak? I wtedy też akcja. Czyli jeżeli chciałbyś, bo... manewr jest teoretycznie tylko zmianą rangebandu. Poruszanie się wewnątrz rangebandu, czyli jakbyś chciał przesunąć się do Dolony, teoretycznie, jeśli brać zasady tak, jak zostały napisane, jest akcją darmową. Też, kurna, będę się musiał podleczyć czy coś, bo to jest tak z 5 ranami, to tak... średnio. Może cię koledzy poratują z teampakiem. Ale ja mam... Ja mam jeszcze swoje. To jeszcze możesz sam się poratować z tym pakiem. I to będzie jako manewr, tak? Tak. Manewrem, jakby w największym skrócie, manewrem jest wszystko to, na co nie rzucasz kostkami. Dobra, to wiesz co, użyję sobie jednego steampaka. I to jest manewr. Czyli mi został już jeden steampak w sumie. I sobie przez to mam 10 HP-ków. Ryk. No dobra, i będę rzucać na strzał w takim razie. Dobra, czyli nie wykonujesz drugiego manewru, nic nie robisz. Nie. Żadne take cover, nic. Nie, dobra, zaryzykuję, strzelę. Zapraszam. Zawsze możesz strzelić i też wykonać drugi manewr za 2 stresu. Wiesz, to nie jest tak, że... Mogę, to prawda. A w sumie... Okej, okay, ale... To jest najpierw pojedynek, to trzeba robić rzeczy. Najpierw chcę strzelić. Zapraszam. Czy jakieś niebieskie kostki były? Chyba nie było. Chyba nie. Quick Strike'a też nie mogę użyć, czyli muszę rzucić yellow, znaczy yellow, green. Dobra. Red. Red back yellow. Setback. Dobra, czyli IGGRRSS. O, mat. Pudło. I ty ale... No. Też chciałbym użyć 2 stresu i przemieścić się na dystans daleki. Czyli wycofujesz się gdzieś tam na pozycję obok Kawo. Tak. Zapraszam. Dobra. I przez to mam 12 strain, a nie 14. Zgadza się. Trzeci z was. Dobra. Teraz chyba ja, co? Tak by wynikało. Okej, okay, no to ja po prostu w niego strzelę. Juldurk lekko oberwał,
Aczkolwiek jedna z ran, ta, którą zadał mu Arik, jest taka naprawdę straszliwa. Myślę, że gdzieś tam czoło pod ten pocisk wpadł, gdzieś tam pod ten hełm, więc ta taka chucia zielonkawa jucha gdzieś tam mu się sączy, zaciemniając mu pole widzenia. I ty wtedy w mroku... Dobra, jedną kostkę dostałem od Dolony chyba. Może tak być. Jedną z przycelowania, jedną ze spocenia się. Stwierdzam. I trudność dalej, red, black, tak? Czy strzelasz... Nie, dla ciebie jest większa. Bo ty jesteś dalej. Red, tak. Purple, black. Dobra. No to... Hit. O, udało się. Hit! Skrytować. I chciałbyś skrytować. Tak. Dobra. To jest jego drugi kryt. Czy ty jakieś Lethal Blowsy masz? Lethal Blows. Nie, nie mam. A czy twoja broń jest Vicious? Vicious. A, to zaraz sprawdzę, bo możliwe, że jest, ale chyba nie. Jest. Vicious 1. Dobra. To jest jego drugi kryt i każdy poziom Vicious to jest też plus 10 do krytyka, czyli to jest krytyk na plus 20. A i teraz wiesz, z drugiej strony pod hełm obniżyliście mu już prezes, Willa, a teraz intelekt i chytrość. Oj boje. I ty masz Pierce 2, nie? Tak. I obrażenia tam 9 chyba? 9 plus 1, czyli 10. Mamy to. Na zdrowie. No i to tyle, więcej nie zrobię. Ale słuchajcie, już jest coraz gorzej. To co, teraz... Yuldurk. Ariku Kenu, gotuj się na śmierć! Jak z tobą skończę, to... Zrobię sobie z ciebie makatkę tego kota. Mówiłem, zostaw kota w spokoju. Słuchaj, on tam ma kilka rodzajów broni, jak mówiłem. Słyszysz takie, taki charakterystyczny dźwięk, jakbyś taką dużą bańkę puszczał, takie ptium. Ty nie masz defensa. Nie mam. Ale jesteś za osłoną. Jestem. Jest ciemno. Jest ciemno. O, szlak. To jest chód, który ma dużo agi. No właśnie, co się dzieje? Mogę cię zapewnić, że tylko niewielki procent mojego ciała to tłuszcz. Słuchaj, to jest 11 obrażeń. O ja pierdolę. Bez przebicia. A strzał był wykonany z karabinka pulsacyjnego. Stąd ten odgłos. Pulse rifle. No dobrze. 11, 4 sołka. Nie jest tak źle. Gorzej. Mogło być gorzej. Ale jeszcze jeden taki strzał i leżę. Jeszcze dostaję kryta. To jest rodzaj garłacza, gdyby znowu jednego to z czego strzelił. W sumie pasuje mu. No. Ostatni z was, ostatni chyba Dolona ponownie. Tak, chciałbym darmowym manewrem skrócić dystans. Dobrze. A tym niedarmowym chciałbym znaleźć osłonę. Dobrze. Czy no i akcją się strzeli. Dobrze. Ponieważ jesteś teraz w krótkim zasięgu od niego, to będzie czerwona, fioletowa, czarna za defense i czarna za ciemność. Dobrze.
A ode mnie dwie zielone. Czy są jakieś niebieskie na mnie, w sensie jakby od kolegów, bo od widzów to nie. Nie. Ale od kolegów mogą być. Któryś tam z kolegów coś tam mu dał? Moje poszło na kryta. W ogóle też zapomniałem dodać, że moja kasa ma ten baraż. I to jest każdy poziom plus jeden obrażenia z dalekiego lub ekstremalnego. Okej, okay, czyli powinieneś zadać więcej obrażeń. O dwa więcej. Dobrze. A. Pamiętajcie o tym, w sensie umiejętności takie jak baraż i point blank akurat w przypadku tej walki robią znaczenie, gdzie każdy tam siedzi w różnym miejscu. To biorę niebieską od kawy, z tego co rozumiem. Nie, nie, ja właśnie ci kostki nie dałem, bo ja trzy moje poszły w kryta. A, dobra. To jakby, że tak powiem, napierdala. No to zapraszam. I coś nas nie lubią. Silent was tylko lubi. Chciałbym, żebyś do najbliższego rzutu miał dodatkową czarną. Ale wydaje mi się, słuchajcie, robi się gorąco. Potężny strzał od Kawo, strzał od Korda z tej gruszlicy, potężny strzał od Arika. Ludruk jest na dwóch krytach. Wydaje mi się, że to jest moment, w którym walka może przejść, że tak powiem, na drugi poziom. Yuldurk podleci do tego działa, tak przewali je łapkami. On ma trójkę w sile, on ma więcej wadzi. Na drugą stronę, więc dolona przez krótką taką chwilę twoje serce zatrzymuje się, kiedy patrzysz w wylot dużego działa. Jakby tylko pociągnąć za spust i zmiotło ci głowę z ramion. Na szczęście Yuldurk tego nie robi. Być może działo jest nienaładowane. Ale zamiast tego słyszysz, jak jego krótkie, serdelkowate paluszki coś tam na tej konsoletce, w tym jego foteliku naciskają. Postument przemieszcza się w twoją stronę, tak jakby się odsuwał. Ty musisz zrobić krok do tyłu, żeby się nie przewrócić, a jednocześnie czujesz taki słodko mdlący zapach, jakby on tutaj wypuścił jakiś rodzaj gazu. Jednocześnie w tym półmroku widzisz, że Yuldurk wjeżdża w ten otwarty pod działem tunel i chwilowo przynajmniej znika wam z oczu. Słuchajcie, rodzaj gazu w powietrzu, no wydaje mi się, że w bezpośrednim zagrożeniu są Dolona i Arik, Kord i Kawo, którzy są dalej w o wiele mniejszym stopniu. To co? Jakiś prosty test rezyliensu sobie zrobimy? No, jak trzeba. Rezyliensu. Rezyliensu, słuchaj. Trudność tego rezyliens to będzie jedna fioletowa, ale chciałbym wykorzystać punkt ciemnej strony, żeby ta jedna fioletowa zamieniła się w czerwoną. Dzięki, stary. Proszę bardzo. No dobra. Green, green, red. Nie ma to jak kolega, nie? Ta. Dolona ma dodatkową czarną, przypominam do tego. No nie, no nie. Czyli, panowie, obaj łykacie 4 punkty stresu. Co? 4... ja generalnie leżę. Jest to gaz taki... trochę paraliżujący. W sensie on atakuje raczej nerwy niż jest faktycznie trujący. To jest... koniec tej części Encantera, więc możecie się też odstresować, tak samo jak poprzednio, rzutem beztrudnościowym na cool i discipline. Jak mam zero stresu... Tak? To nadal tu możesz. Upadam? Nadal mogę, ale co byś się stało, gdybym zero stresu? I znaczy... stracisz przytomność, jeżeli nie wyrzucisz ani jednego sukcesu. No, fajnie. Cool i discipline. Trzy!
Czyli masz 3 stresu. Bajka. Czyli każdy z nas to może rzucić, tak? Tak, każdy z nas to może rzucić. A jak to się stało, że Dolona ma 6 zielonych? Przepraszam, to rzucę jeszcze raz, jakby po prostu jebnąłem się o jedno G. To ja mam w cool 2 i discipline 2, czyli 4 rzucę. Nie, nie, w sumie, tylko wybierasz jedną z nich. A, dobra, okej, okay, sorry. Czyli każdy trochę tak. Tego stresu odzyskuje. 2 lub 3 punkty. No u mnie 2 punkty, tak? Mhm, tak. Tyle stresu odzyskujesz. To jest też całkiem niezły moment, żeby sobie zaaplikować jakieś steampaki, tudzież skorzystać z pomocy korda, który gdzieś tam spod materiału zbroi dobędzie szybko apteczki. Tak. Także myślę, że chcę podbiec do Arika i użyć medicina, żeby mu coś tam z punktów wundowych przywrócić. Okej. Okay. Ja się na pewno wycofuję kawałek od tego gazu. On też coś tu rozpyli. On się też szybko rozwieje, jak tam zaczną wachlować chłopaki. Dolona, ty przetrwałeś jakby ten stres też, myślę. Czy też padłeś, tak samo jak Arik? Nie, przetrwałem. Przetrwałeś, więc myślę, że zobaczysz, jak po prostu Arik gdzieś tam za tą gablotką bardzo mocno zachwieje się, wręcz złapie, tak jakby dostał nagłego ataku duszności, po czym gdzieś tam jak mu chwilę powachlujesz, on też złapie się tam za czoło, przeczesze sobie czułki, no to też odzyska przynajmniej częściowy spokój, aczkolwiek jest bardzo mocno spocony. Dopada do was Kord, tym takim spokojnym, powolnym krokiem profesjonalnego zabójcy. Jak z życiem stoi Arik? Mam 5. Jesteś poniżej połowy. Poniżej połowy. To jest w takim razie 2 fioletowe trudności na twojej medycynie, Kordzie. Dobra, medycyny mam tak, 3 żółte, zielona i niebieska. To sobie najpierw to wpiszę. Jakbyś mi pozwolił, żeby się nie pogubić. Czekamy, medicine, tak, 3 żółte, 2, 3. Zielona, niebieska i fioletowe? Tak, właśnie powiedział. Dobra. O Jezus. Ran mu co prawda nie przywrócisz, ale możesz 3 punkty stresu. No, to raczej się Arikowi też przyda. Zdecydowanie. Nice. 2 przycelowania więcej, co? No. Jak przegrać, tak wygrać. Coś w tym jest. Dobra, to jeszcze mogę podlecieć do Dolony i też użyć medicina, czy... Tak, możesz. Dobra, to też tak zrobię trudność, i podobny trudność, test. Trudność zależy od tego, na jakim poziomie życia jest Dolona. Poniżej czy powyżej połowy? Ja jestem jakby generalnie zdrowy. A, czyli ty jesteś zupełnie zdrowy. A. Tak. Okej. Okay. Chyba, że stresu widzę tam, co... Bo medicine działa i zarówno i na wound, i na strain, jeżeli dobrze rozumiem. Może być wykorzystany tak, żeby działać i na wound, i na strain. Okej. To zależy, czy Dolona chce, żeby mu jeszcze parę punktów stresu przywrócić. Dolona czy... tam ma chyba krytyka na sobie. O, tak, krytyka mi zdejmij. Dobra. To jaki to będzie test, poza oczywiście moim standardowym tym, co mam w... Zależy od trudności krytyka. Czy masz je zapisane, Andrzeju? Tak, mam. Daj mi tylko chwilę. Dobra, to ja już sobie zacznę zapisywać. Gwiazdka 1 jest zapisana przy tym krycie. Czyli prawdopodobnie 1 fioletowa. Dobra, czyli 3 żółte, zielona, niebieska i fioletowa. Tak jest. Zaczynamy. Success. No. Gdzieś tam, wydaje mi się, że gdzieś tam ze swojego podręcznego plecaczka jakiś rodzaj glow sticka kawo dobędzie, żeby tutaj w tej ciemności się do was zbliżyć. Grubas przynajmniej chwilowo się przed wami wycofał. Pytanie, co robicie dalej? Trzeba go dopaść, mocno dorwał, dostał. Ja mogę spróbować jeszcze Korda uleczyć, bo też trochę się na medycynie znam, on też chyba mocno... Jasne.
Ja miałem tam. Nie, mam 10 HP na 13, także jesteś powyżej połowy, to jest medycyna tak. Kawo na jedną fioletową. Okej. Okay. No. No to ci jedno wyleczyłem. Dobra. Spoko, dzięki. Zawsze jedno HP się przyda. Arik, na tobie też spróbować jeszcze? A możesz? To nie wiem, czy najpierw nie zaaplikuję sobie steampacka, żeby było ci łatwiej. I tak właśnie zrobię. Błyskawicznie dobędę steampacka i sobie go tam gdzieś wbiję w udo. Mhm. Gotową, tak? Jesteś powyżej połowy. Tak, zaraz jestem na powyżej połowy. I kolejne 4 punkty życia. Arik. Uuu, dobrze, jest na full. Dobrze. Idealnie. Dobrze. Let's go. Na półtorej healera to można, nie? To właśnie. Tak możemy grać. No. Gdzieś zniknął ten przybrzydły robal. Musimy go szybko dorwać. Zacznijmy mu demolować kolekcję, to się pewnie pojawi. Może. Chciałbym go zabić, zanim się wykrwawi. Czy mógłbym wykonać test na to, czy widziałem, gdzie ten chat schodził? Się próbował ukryć? Czy jest percepcji, bardzo... tak, proszę. Tak, percepcja. Ja idę do tego działa, który tam się ten... To on ja tam był ostatnio, chyba. Dwie żółte w takim razie. Dwie żółte. Trudność to będą 3 fioletowe i czarna z powodu tego, że jest ciemno, a ty stałeś daleko. Dobra. Oj, coś przewiduję, że... O panie. Ses. Chciałbym, żebyś miał też czarną do najbliższego testu, jakikolwiek by on nie był, ale wydaje mi się, że widziałeś dokładnie to samo, co Dolona. Czyli podleciał do tego działa na tym swoim wózeczku, coś poklikał na guziczkach, przewalił na stronę Dolony lufę tego działa, po czym postument się odsunął, a on sam wjechał tam w dół. Kiedy tam Arik podejdzie, to myślę, że tylko jego wyjątkowa kocia koordynacja sprawi, że nie wpieprzy się w taką studnię, która tam po prostu jest. Taki szyb prosto w dół schodzący kilka poziomów. Cholera. Mamy jakieś światło przy sobie? Macie? Jak mówiłem, może mieć coś kawą, aczkolwiek. No, jak tworzyliśmy postać, to jedyne, co na co wydałem kredyty, to na jeden blaster. Nic innego nie miałem. No to prawda, ale potem zbieraliście, myślę, że trochę ekwipunku. Ktoś, myślę, że mógł mieć jakiegoś glowsticka, więc możesz mieć paczkę glowsticku. No to powiedzmy, że glowstickowo fabularnie mam. No. Glowstick to sobie nawet spoko, możemy zrobić jak w Terrarii go po prostu tam rzucić. No to wrzucamy jednego. Jak mówię, obserwuję. Jak mówię, schodzi to kilka poziomów w dół. Myślę, że to jest taka trochę winda ucieczkowa. Jakaś drabinka? Może być, owszem. Juldurk tam zleciał nie na... Nie wiem, czy chaty się lubią z drabinkami. Wiesz co, Juldurk tam zleciał na repulsorze swojego krzesełka, więc on drabinki nie potrzebował, ale wam się może przydać. No, jak jest drabinka, to ja od razu wskakuję i schodzę. Jeden blaster w zęby. I na całego. Ta, jakby ja jestem teraz bardzo zadyniowo nastawiony na to, żeby go ubić. Dobra, kto schodzi za Arikiem? Do dziury. Kamo wrzuca ten karabin na plecy i też schodzi. Zostali na górze tylko Kord i Dolona. Czy jakieś porozumiewcze spojrzenie pomiędzy dwoma panami? Ja od razu idę. Szarmancko przepuszczam go przodem. Ja nawet tego nie zauważam, ja po prostu idę. This is the way. Tam w dół. This is the way. Słuchajcie. Co by było powiedzieć, to zrobiłbym trochę bardziej ułomnego Mandalorianina, który powtarza cały czas this is the way. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Tam na dole jedne suwane drzwi, drugie suwane drzwi i światło glowsticka przestaje wam być potrzebne. Jest to, zdaje się, jakiś jeden z korytarzy technicznych huty.
Aczkolwiek myślę, że tutaj znajdziecie wrak. Wrak. Juldurk porzucił ten swój fotelik. A i dalej ruszył swoim pełzakowatym chodem. O matko, najgorzej. Zostawia śluz za sobą? Chatowie chyba nie działają na śluz. Jak się spocił, to trochę mógł zostawić. Nie obcierają się bez śluzu? Wiesz co, myślę, że ślady zielonej... Wiesz co, nie, to bardziej jak węże. Aaa. Węże nie mają śluzu i się nie obcierają. Nie jestem biologiem, nie będę się kłócił. Ale masz nowego kolegę biologa. Czy nie jest za ciężki na takie bycie wężem? Tak, tak jest. Nie, jakby wydaje mi się, że gdzieś tam odpełzł był. Być może ten jego fotelik po prostu od spadku, bo to jednak było, tak jak mówię, kilka poziomów, spadek plus ciężar Juldurga i jego zbroi, po prostu być może docisnął ten fotelik po prostu do gruntu, coś się uszkodziło i on nie mógł dalej przed wami tym fotelikiem się wycofać tak szybko, jakby chciał, więc go porzucił i dalej zasuwa własną prędkością. To wy na to. No ja na to tak, że ja się nie zatrzymuję. Lecisz, szukasz go, tak? Dobrze. Tak. To bardzo dobrze, zacznijmy w takim razie od ciebie, nawet alfabetycznie. W jaki sposób Arik tropi, szuka chata Juldurga w korytarzach kompleksu? No jak zwierzyna łowna swoją ofiarę ze śladami krwi, które zostawia. Mhm. Arik się nastroszył. Trochę brakuje mu obecności Bajzla, więc wieje mu po karku. Ale się równie czujnie się rozgląda. Nawet może bardziej, bo jest teraz bez towarzysza. Wydaje się, że główna właściwość Bajzla to futrzany kołnierz. No, najlepsze. No dobra. Z jakiej umiejętności chciałbyś tu skorzystać? Dobre pytanie. Znaczy jest kilka, które mi się nasuwają, ale dam ci szansę wybrania. Nie wiem, czy tu jaka umiejętność odpowiada za tropienie. Czy... Słuchaj, jak pokierujesz narrację, żeby tą umiejętność, którą wybierzesz, umotywować? Ja bym od tej strony podszedł. Jeżeli stwierdzisz, że po prostu idziesz i czujnie się rozglądasz, to może to być percepcja. Jeśli stwierdzisz, że wyszukujesz tutaj śladów przez, nie wiem, podpięcie się do terminala i szybkie zhakowanie kamery, ja wiem, że to jest raczej domena kawo do tej pory, ale możesz tak zrobić, no to wtedy komputery. Jeżeli stwierdzisz, że tropisz faktycznie poprzez tropienie, takie tropienie, no to może być jeszcze jakaś trzecia umiejętność. Możesz być czujny, Vigilance za to odpowiada, możesz, nie wiem, złapać jakiegoś droida służącego, podnieść go za łeb, rzucić o ścianę i tropić huta zastraszaniem. Jak poprowadzisz narrację, tak to podziała. Wydaje mi się, że będę tropił po tej krwi. Nie wiem, czy survival może pod to podejść. Myślę, że może tak być. Bo ja faktycznie tam przykucam co jakiś czas i jest typowa scena, kiedy wkładam dwa palce w plamę krwi i ją obwąchuję. Był tutaj 38 sekund temu. Czujecie się za Rickiem jak na polowaniu, jak prawdziwy łowca na grubą zwierzynę. Tak, ale generalnie Kawo i Dolona już to widzieli, jako że Arik jest ekspert trackerem. Aha. I on nieraz jak wchodzi i szuka kogoś konkretnego, albo śledzi, albo poluje na niego, no to czasem mogą ciarki przejść. Oj tak, zdecydowanie. Dobra. Chciałbym, żeby tutaj był test trudności 3. O matko. Jesteś ekspert, nie dostanę nic za... No. Jesteś ekspert trackerem, czy to ci coś podbija? Nie, to mi usuwa czarną. I skraca czas o połowę. Okej. Okay. To skrócenie czasu będzie tutaj miało znaczenie. Okej.
czyli myślę, że ponieważ będziesz tam w miarę szybko tropił, no to możesz niebieską dorzucić dzięki temu. Nice. Trochę tak, wiesz, negocjacyjnie, nie? Dziękuję. 3 purple. Cyk. Nice. Nice. Pięknie. Słuchajcie, po twoich śladach, Arik, czy gdzieś tam waszej znajomości kompleksu, Yuldurk zmierza w stronę lądowiska. Ale nie tego hangaru, w którym zaparkowaliście pączka. To tam jeszcze byłoby pół biedy. Wtedy wystarczyłoby zatelefonować gdzieś tam do Sentuksa i powiedzieć: słuchaj, nagrzej działo. Jak tylko się drzwi otworzą, to pruj z czego masz. Nie. Yuldurk ma prywatne lądowisko. Trochę bardziej ukryte. Gdzieś, gdzie może jego taki, wiesz, prywatny jacht, ten taki najbardziej luksusowy, jak barka Jabby w Powrocie Jedi stacjonować, którym on się czasami wybiera na wycieczki. Ja, będąc przyklękniętym na jedno kolano przy jakiejś plamie, patrzę w sufit. Chcę nam uciec. Kieruję się na lądowisko. Twoje lądowisko. Idę dalej. To Kawo w tym momencie, jeśli tam jest jakaś konsola, to chcę do niej podejść. Mhm. I zamknąć bramę na to lądowisko. Tak, żeby nie mógł go otworzyć. Dobrze. Dobrze. Jest to fajne. Spróbujmy w ten sposób. Dobra. I trudność jaka by była? Utrzymajmy tę trudność 3. Dobra. Czy, nie wiem, Kord jest teraz bystrzejszy. Czy Kord może mu pomóc w tych wysiłkach? Właśnie ten, jak widzi, że Kawo podchodzi do tej konsoli, też zamierza podejść i nachylić się nad tą konsolą, żeby Anusz mu coś pomóc z tym. Może nie jest jakby najbardziej rozgadanym Mandalorianinem we wszechświecie, ale działać z połowy potrafi. Jak tam twoje komputery zatem? U mnie ta próba wygląda na 2 żółte i 2 zielone. Ja mam żółtą i 2 zielone. Czyli możesz albo wziąć od niego jego skill w komputerach i rzucić na 2 żółte i zieloną, Adrian, albo możesz wziąć jego intelekt i rzucić na 3 zielone i żółtą. No to lepiej na 2 żółte i zieloną. Mhm. Korzyść. Korzyść. Nie udało się zamknąć lądowiska, ale coś z tego i tak udało wam się wynieść. Co to będzie? Może będziemy wiedzieć, w sensie, może namierzymy jakiś skrót, żeby móc mu odciąć drogę. O, bardzo fajnie. To jest fajne. Idziecie na to? Tak. Nice. Mhm. To wydaje mi się, że tam Kawo z Kordem próbują gdzieś tam te bramę zamknąć, a w tym czasie patrzący im przez ramię Dolona, myślę, że może ten skrót wypatrzyć i zwrócić uwagę towarzyszy. Ej, słuchajcie, tu jest skrót, więc teraz jak ruszymy nim, to przetniemy mu drogę. I co, Dolona obejmuje prowadzenie? Tak. Ja bym chciał coś tutaj jakby zachęcić. Mm-hmm. Jak to wygląda? Jak ściągasz na siebie ich uwagę, żeby za tobą poszli? W sensie jakby mogę po prostu powiedzieć: hej, za mną. Czy to tutaj nie działa? Tak, jakby, to działa, zdałeś. Czy może być to rzut na leadership w takim razie? Czy mnie posłuchają? Nie, no chyba cię posłuchamy bez tego. Myślę, że chyba, że bardzo chcesz rzucić. Znaczy, może to być rzut na leadership, jeśli chcesz, ale myślę, że chłopaki posłuchają cię i tak. A, okej, bo myślałem, że muszę zaproponować umiejętność. W sensie, jeśli chcesz coś zrobić, zaproponować umiejętność, to tak, jeśli nie, to po prostu możemy zbudować ciekawy opis. Dobra, no jakby szczerze,
że mówię, że patrzyłem skrót za mną. No. I tyle. Prowadź zatem. Oświecony Jedi. Słuchajcie, korytarz za korytarzem. Tak naprawdę to są te korytarze już w tej takiej głębokiej części buty. Uldurga być może jest po prostu dawnym lądowiskiem, tym takim przeładunkowym, na cargo. W momencie, w którym doganiacie go, przecinacie mu drogę, że tak powiem, no to on faktycznie stoi na tej swojej ślimaczej stopie. Gdzieś tam w jego ręku taka czterolufowa armatka do tłumienia zamieszek. Flaszetka FC1 przeciwko piechocie. To jest coś, co odrywa mięso od kości razem z nogą. Problem polega na tym, że trzeba użyć manewru, żeby to przygotować do strzału. Nie odpuszczasz, Arik Kenu. Też spotkać swoją śmierć. Myślałem, że będę ci mógł darować i moja zemsta na tobie wywrze się później, ale bardzo chcesz przyozdobić moją salę trofeum już dziś. To nie mnie śmierć dzisiaj dopadnie i nie ustąpię, dopóki nie zginiesz. Przykro mi. Myślałby kto. To nie jest nic osobistego. Na szczęście uruchomiłeś mą kartę pułapkę, Arik Kenu. To jest karta pułapka, która nazywa się osobisty flashback Kavo. To jest... Ponieważ ze ścian wysuwa się taka... Ze ściany w zasadzie wysuwa się taka prowadnica, z której spadają cztery droidy. I to droidy na jetpacka. O cholera! To są droidy B1A, czyli powietrzne battle droidy. Wyposażone w sprzężone działka i w jetpack. O nie. Czy to... Jakby Dolona trochę się spocił, jak usłyszał jetpacki, bał się, że to klony. B1A. Ahud na swojej nóżce odsuwa się dalej. To rzucam na inicjatywę, tak? Jeśli chcecie, możemy utrzymać tamtą, jeśli pamiętacie wasze wyniki, a jeżeli nie, możemy rzucić nową. Ja bym wolał nową. Tak, możemy rzucić nową. Tak, ja nie pamiętam. Tak czułem. No to co? No... Myślę, że tym razem Vigilance, no bo nie spodziewaliście się walki. A. Co? Co? Spodziewałeś się droidów wyskakujących ze ściany? Nie, ale walki na pewno. A, no to w sumie racja, przekonałeś mnie. A, dobra, Vigilance mam taki sam, dobra. To może być ten wynik, który wyrzucił mi się. Potwierdzam, mam to samo. Jak jest inicjatywa, to po prostu rzucam dwie zielone, nie zastanawiam się na co, bo... No tak. Ja natomiast się zastanawiam, w końcu Call czy Discipline? Vigilance. Discipline. Tak. No to dobrze, dobra. Znając ten system, to można rzucać inicjatywę. Znaczy powiem tak, jeżeli w przypadku chłopaków to jest wsio równo, to Vigilance. No u mnie nie jest. Gdzie nie jest? A co byś rzucał na Vigilance? Żółtą i zieloną.
Dobra, co są wyniki możliwe do uzyskania żółtej i zielonej? Dobrze, to ja rzucam swoje vigilance. A ja rzucam droidom. No, super. Słuchaj, mogło być gorzej. Nie no, na pewno mogło być gorzej, ale no... To są droidy, one nie mają vigilance dużo. No, właśnie, chcecie, żeby to były miniony, czy traktować każdy z nich pojedynczo? Nie będą miały przez to dużo więcej. Wydaje mi się, że ja wolę miniony. No i to są B1-ki dalej, to że latają, to dalej są papierowe. Dobrze, wow. Może tak, rzeczywiście. Wspomnę ci to. Modyfikowane. No, czy no... No nie wiem. No dobra, słuchajcie. W takim razie droidy rakietowe. I lecimy. Droidy rakietowe mają swoje cool. O, niezbyt cool. Ja dupia. A i tak ruszają się przed wami. O nie! Oj wej. Czyli co? Kawo mówił, że jedynki są papierowe. Mówiłem. To chyba łykniesz pierwszy strzał, co? Pokaż. Defense 1. Mhm, jasne. No to panie kolego. O, szlak. 10 damage. Okay. Ile? 10 damage. No. Ile jest krytów na tobie? Zero, bo się uleczyłem ostatnio. To już jest jeden. Dobra. I musisz poruszyć się ostatni. Okej. Okay. Okej. Okay. Akurat nieźle. Ja sobie tą scenę wyobrażam tak, że wysuwa się ta prowadnica, droidy jak ćmy po prostu z niej wylatują, okrążają was trochę. Zaczynają ładować te działka. Kawo skacze jako najbardziej opancerzona was przed was, przyjmuje cały ogień na siebie, czym trochę nawet przysiada, bo tam opiera się o tą swoją armatkę, a w tym czasie wy macie czas zareagować, zanim on się podniesie i zrobi porządek. Żeby nie było, że Kawo jest taka zupełna pizda. No i też gwiazdy sprzyjają Frog. Czyli chyba Arikowi. No, kolorem mógłby być. Jedyny, tam, który wygląda jak żaba. Nie no, domyślam się, że chodzi o Andrzeja. Tak myślę, że może być. No dobra, to strzelajmy do nich. Ćmy cholerne, latające. No, dawaj jak pierwszy. Ja sobie strzelę. Bez Quick Strike'a, bo ruszyli się przed wami. Ta, bez Quick Strike'a niestety. Ale to jest całkiem niezły moment, że będziesz mógł strzelić w dwóch kierunkach. Są w krótkim zasięgu, więc jak walisz z dwóch gnatów, to na dwie fioletowe tylko. Mhm. Przyceluję. Czy ja chcę się stresować? Ostatnio się zestresowałem i się potem wyłożyłem na tym. No, ty musisz uważać na swój stres. Nie stresuj się. No, nie będę. Ja wiem, że to łatwo tak powiedzieć, jakby mi też mama zawsze tak mówiła, ale nie stresuj się. Dwie fioletowe. Tak, bo strzelasz z dwóch broni. Tak. Zapraszam. Cyk. Okej. Okay. Czyli co, 2x8? Tak, 2x8. No i pięknie. Wydaje mi się, że to jest... Tak jak mówię, Kawo gdzieś tam przykuca, przysiada, a nad nim Arik, niczym zbawca, pistolety w dwóch kierunkach. Pyk, pyk. Cholerne latacze. Leci ogień. No i co?
Kord czy Dolona? Nie, to obojętne. Bo i tak quick strike'a swojego nie mogę użyć i tak, więc mi pozostaje zwykły test. Więc... No to ja mam niebieską, więc ci dam, więc może tobie dam niebieską, w sensie jakby to pójdę pierwszy. Dobra. Manewrem jednym przyceluję, drugim się spocę, żeby cover złapać. Gdzieś tam za plecami kawo. Kawo jest twoją tarczą. Tak było. Green. Z tego co rozumiem to purple? Blue. Purple, tak, jeden purple. Dziękuję bardzo za kostkę. Kostkę dał ci użytkownik Wrnykart. Pięknie to przeczytałeś. Tak napisali. Tak napisali. Wrnykart. No kojarzę tą użytkowniczkę. Tak, jakby nie trafiam, natomiast chciałbym przekazać następnego mu i przekazać Kordowi niebieską kostkę. Czyli no. Tym chytrym sposobem Kord dostaje dwie. Tak. Chociaż no, nie do końca. No nie, no w sumie tak, no bo Kord teraz musi się poruszyć, tak. Bo ostatni musi poruszyć tak. Się kawo. Tak. No właśnie. Dobra. No to ja będę strzelał, wiadomo. Mm-hmm. Tak sobie najpierw wezmę zwykły test, w sensie sobie spiszę to yellow, green, jasne. Green. Teraz te dwie niebieskie i niestety z poprzedniej akcji muszę jeszcze czarną dać. Mm-hmm. Zgadza się. Czy fioletową też muszę dać? Musisz, tak. Koniecznie. Dobra. No to rzucę. No i przekazuję advantage następnej osobie. Czyli kawo, który zbiera się w sobie, podnosisz się ze swoim działkiem. I now to fire. Dobra, dwie fioletowe trudności. Ich trudność trafienia jest identyczna, tak, więc bez problemu. Masz niebieską od Korda. Let's go. 9, 10, 11 z piercem 2. Tak. Słuchajcie, został po tym jak Arik strzelił w dwóch kierunkach, Dolona gdzieś tam ze swojego blastera, Kord ze swojej rusznicy. Kawo w tym momencie wstał, pociągnął taką mocno nieskoordynowaną serią, ściągnął tak naprawdę 3 droidy naraz. Został jeden, gdzieś tam nadal latający i takie wydający z siebie typowe droidyczne dźwięki Rogera. Dobra, który z was jest najmniej naruszony i dlaczego Kord? Nie no, ja... Okej, okay, przekonałeś. Się jakby nie dostałem, ale aczkolwiek... Był cover i mam defensa. Hmm. Jakby to trzeba ten. Przekazuję kość następnemu. Dobra. Gdzieś tam Dolona, o. Czerwony jest najszybszy strzelać. Czerwony najgroźniejszy. Tak. I nie. Nie trafiają cię. Który z was rusza się pierwszy? Arik! Kończysz to? Mam nadzieję. No to pokaż. Przyceluję, purple. Czy tam kawo wrzucił kostkę, nie? Tak. To dwie blue. Cyk! Okej. Okay. 7 obrażeń, tak? Tak, dwa wystarczy. Razy po 7. Strącasz głowę z ramion tego droida, on tak, wiesz, zaczyna wirować w korytarzu, w końcu rozbija się o sufit, tam zaczyna lampa iskrzyć, a ty tak patrzysz na Dolonę z takim wzrokiem szefa gangu, bo właśnie uratowałeś swój głos. Okej.
No ej, to padło na ostatniej sesji. Dolona jest głosem Arika. Tak, tak, było. No a nie mamy czasu na jakieś droidy. I ruszam. Za naszym ślimakiem wężem. Hmm. Ja pylam sobie steampaka. Pylasz sobie steampaka? No po co? Chyba ja cię mogę uleczyć medycyną. Nie biegniemy? Biegniemy. A, no to... Takie wyciągam tyk w nogę i biegniemy. Dobra. Jeżeli wcześniej go aplikowałeś, to 4, jeżeli nie, to 5 będzie leczył. Wcześniej, czyli poprzednich... Wcześniej, czyli w scenie w muzeum. Nie, to nie aplikowałem. O nie, to spoko. Słuchajcie, jacht luksusowy Yuldurga wygląda następująco. Mam ci przypomnieć, czym ty latasz, cwaniaku? Kontenerowca. Ale to... Najpierw myślałem, że to wygląda jak żółw, ale teraz widzę tam oczy i bardzo duży nos. Bo to jest nosaczomobil. Piękny jest nasz wybrak. To jest nosaczomobil. Wszyscy na statek. Wszyscy na statek. Jezu. Przepraszam. Dobrze, nie, no. Zostawmy jakby tutaj nosaczomobil. Widzicie, słuchajcie, wbiegając tutaj na lądowisko, jak on tak naprawdę wpełzuje po trapie tam na pokład tego statku. Będzie chciał przed wami uciec. Jest tam gdzieś jakaś konsola? Może być. To może ja bym teraz spróbował mu hangar tak chamsko zamknąć. Próbuj. To ja podbiegam i też chcę pomóc. Okej. Bo ja też mam wyspecjalizowaną pomoc, tak? Czyli też mu mogę albo podbić do żółtej, albo dać zieloną. Ponieważ ma i jedno, i drugie lepsze od ciebie, to twoja pomoc na niewiele mu się zda. Oczywiście może sobie dorzucić niebieską za to, że mu pomagasz. Niebieską. No to się może przydać akurat. Tak, ale ponieważ ma i intelekt wyższy od ciebie, i umiejętności komputerowe wyższe od ciebie, to nie ma to takiego większego znaczenia. No to pomaga mi wyspecjalizowanie. Tak, niebieska kostka. Utrzymajmy tutaj poziom trudności 3, przy czym chciałbym poświęcić punkt ciemnej strony, żeby jedna z tych fioletowych zamieniła się w czerwoną. Dobra, czyli u mnie jest... Jak stoimy w punktach? 4 do 1 dla was. O! No to u mnie były tak 2 żółte, zielona, teraz niebieska od kawo, czerwona i 2 fioletowe. Tak. Dobra. Jak się nie uda, to poświęćmy punkt jasnej strony. O! Nice. Wow. To mój statek powinien eksplodować normalnie. Procedura samozniszczenia. Może nie procedura samozniszczenia, ale co powiesz na to? Zamykasz bramę do hangaru i jeszcze ten taki szczypiec magnetyczny zaciska się wokół nóżki. Więc nie dość, że nie wyleci, to jeszcze nawet nie oderwie się od płyty, bo go trzyma magnes. Mhm, dobra. Idziesz na to? Idę na to. Więc czujecie, słyszycie, że on tak zapuszcza silnik i próbuje tam się, nie? Ale no, generalnie bardzo mocno stoi. To jest moment, w którym możecie dokonać abordażu. Arik, jak prawdziwi piraci. Jest! Aborduję ten statek. Abordujesz ten statek, on wewnątrz wygląda lepiej. Ło, panie. Ło. To jest ten nos, to jest ten nos nosacza. Nos nosacza, no właśnie. Nos nosacza. Główną część załogi stanowią droidy. Wydaje mi się, że bardzo łatwo się przez nie przebijecie. To jest, myślę, że wtórne w stosunku do tego, co dalej. No i szybciutko Yuldurga namierzacie w tej ostatniej salce, czyli tej największej, stołowej, jak rozpiera się na swojej kanapie. Czy Dolona mógłby rzucić test mocy?
Proszę bardzo, RW. Jest to twoje przewidywanie przyszłości, ale ciemna strona przesłania wszystko. Niemniej jednak mógłbym wziąć konflikt, żeby i tak wizję zobaczyć. Mógłbyś, tak. Jestem dzisiaj w miarę grzeczny, a moje morality wynosi w tym momencie 69 i w sumie jak się nad tym zastanowię, to chciałbym to utrzymać. Więc wezmę ten konflikt. Dobrze. I zwiększę moją szansę na zero. Okej. Posłuchaj. Widzisz, bo Arik tam gna z tymi dwoma pistoletami, biegnie po prostu jak prawdziwy komandos, za nim Kord i Kawo też z bronią wzniesioną. W ogóle jeśli, bo tamte droidy, no nie, to droidy miały wbudowane to, więc nie możecie przezbroić Korda na coś, co strzela laserem. A szkoda. Później będzie taka szansa, ale teraz nie. Actually możemy, w sensie jakby ja mam dwa blastery. No tak. To pytanie, czy Kord chce skorzystać z blastera? Wiesz co? Czekaj, bo to jest range... Nie, wiesz co, ja będę wolał chyba zostać przy swoim heavy, bo jednak mam lepsze kości na tym. No, Kord przy różnicy zostaje. Kord strzela ranged heavy, więc jemu się po prostu różnica bardziej opłaca. Mhm. Słuchajcie... A w zasadzie słuchaj, Dolono, bo to jest kolejna ta taka półsekundowa wizja. Ja nawet puszczę odpowiednio epicką muzę do tego. Medytacja. Biegniecie, tak jak mówię, pierwszy Arik, zanim Kawo z Kordem. Ty w ułamku sekundy doznajesz wizji mocy. W momencie, w którym Arik otwiera drzwi, tam już czeka z tą fleczetką Yuldurk i w momencie, w którym Arik otwiera drzwi, Yuldurk pociąga za spust i taka chmura roziskrzonych do białości odłamków, bo to jest broń, która strzela nie energią, tylko pociskami, frunie przez pokój po drodze, zamieniając jedno z tych fancy krzeseł. Nie widziałeś ich jeszcze na oczy, ale wiesz, że są obite czarną skórą jakiegoś chronionego gatunku. I po prostu wszystkie te pociski wbijają się w pierś Arika. Postaci nie zdają sobie sprawy z mechaniki, ale czujesz w mocy, że to jest Pierce 6. Fuck. Nie myślę, że tutaj narracyjnie w Dolonie mogą obudzić się pewne instynkty i takim susem, który można byłoby posądzić o force jump. Myślę, że Kord w szczególności może być zwinnością młodzieńca w pewnym sensie zaskoczony. Chciałbym rzucić się na Rika tak, żeby w momencie, w którym on wpada do tego pomieszczenia, to jakby żebyśmy padli razem na ziemię. Mhm. Rozumiesz? Rozumiem. Czy jakiś test koordynacji od ciebie może zobaczę? Tak. Może ci pomóc. Możemy właśnie zobaczyć. Właśnie miałem powiedzieć, że ponieważ ratujesz Arikowi życie trochę tym zabiegiem, możesz skorzystać albo z jego zręczności, albo z jego koordynacji. Dobrze. Ile masz koordynacji? Żółto mi 3 zielone. Dobrze. W takim razie użyję twojej agility i rzucę na 4 zielone. Życzę Marcinie problemik jest taki, że mam tutaj napisane, że powinienem dorzucić czarną. I ja nie mam pojęcia, z czego ta czarna wynika. Z dwóch tretów? Nie tak mam napisane. W sensie w karcie mam wpisane po prostu w coordination czarną. Dobrze, zaczekaj. Spojrzę sobie na Dolonę.
Może płaszczyk. Może płaszczyk, ale zaraz, zaraz zobaczę. Skills. Coordination. Tak, tak, to jest płaszczyk. Już wszystko rozumiem. Płaszczyk? To jest płaszczyk, tak. Płaszczyk, niestety. Mam nadzieję, że są to cztery zielone, jest to setback. Teraz żałuję, że wykorzystałem tą niebieską. I trudność dwie fioletowe, czy więcej? Dwie fioletowe, tak. Chciałbym sobie punktem jasnej strony mocy zaupgrade'ować jedną zieloną do żółtej. Mm-hmm. Bardzo proszę. No i że tak powiem, szuflo daj. Słuchajcie, Arik, dopadasz, rękę wciskasz tam w panel, te drzwi odsuwają się na prowadnicy, widzisz Yuldurga, jak unosi taką czterolufową armatkę, patrzy na ciebie z tym brzydkim, chatyjskim uśmiechem, ta zielonkawa jucha po ranie, którą mu zadałeś w czoło, sączy mu się tam, więc on tak przejeżdża językiem, jak taki brzydki grubas, pociąga za spust z jak w zwolnionym tempie. Widzisz, że z końców tej lufy leci po prostu na ciebie chmura odłąku i w tym momencie czujesz, jak otacza cię ramieniem Dolona, dociska, ten chudziutki Dolona z jedynką w sile, dociska cię samym impetem swojego ruchu do podłogi, padasz razem z nim, na szczęście ty jesteś dosyć zręczny, on tak jakby tę część zręczności od ciebie przejął, więc nic wam się nie staje, dywan amortyzuje upadek, a Kord i Kawo są za daleko, więc tylko widzicie Kord, Kawo, jak Dolona kładzie Arika na ziemię, chmura odłamków przelatuje nad ich głowami, wbija się w ścianę tuż przed wami. Wy się zdążyliście tak naprawdę zatrzymać na to, jak Dolona was wyprzedził. Nic nikomu się nie stało. Jak leżę, to patrzę Dolonie prosto w oczy, może trochę za długo. Dzięki. I szybko się zbieram. Ja tak cię tym takim gładzącym ruchem przejeżdżam ci po twarzy. Byłoby prościej, jakbyś wierzył w moc. I wyciągam blastek i zaczynam próć. Do Arika! Nie no, do Yuldurga. Dobra, Yuldurga. Rozstawcie się, chłopaki, w obrębie tutaj salki. O Jezu, ale my jesteśmy wielcy. Chcesz być mniejszy? Nie, no nie muszę, ale tak tylko. O, dobrze. Dolona szybko, w krótkim zasięgu. Pierwszy na C. Do mnie jak na razie nie trafiasz, więc... Dobra. Przez całe pomieszczenie jest średni. I wszystko, co jest na linii stołu, będzie w bliskim. Szybciutkie, taktyczne zbliżenie, Kawo. Dobra, chcecie trzeci raz ponownie? Kawo to akurat chyba ma... Znaczy... Kawo łatwiej trafić z bliska, ale z daleka bije mocniej. Tylko że na long dopiero, więc na średnim, bliskim to lepiej być na bliskim. Zdecydowanie. To co? Chcecie trzeci raz ponowić inicjatywę? No tak, bo on teraz byłby pierwszy. No ja nie chcę, żeby on był pierwszy. Nie, lepiej być pierwszym zanim on będzie, co? No zdecydowanie. Ja to muszę... Możecie jeszcze... Tym razem... Czekaj, zanim powiesz, Andrzeju, przepraszam, że ci przerwę. Możecie jeszcze trochę w turnie po tych droidach też się dodatkowo odstresować kul albo dyscyplin bez trudnościowe. Okej, okay, to najpierw kul. Dobrze. Unstress. Mhm. Okej, okay, 2. Słuchajcie, ja muszę na chwilę odejść, to jakby co, to mogę być ostatni jakby w turze, dobra? Dobra. To może zróbmy po prostu piątkę przerwę albo dziesiątkę, Jackson? No, dyskę. Ile potrzebujesz? Dobra. I co? Krótka przerwa, to ja akurat ogarnę, kto się kiedy rusza. I za chwilę wracamy do finałowego rozstrzygnięcia na pokładzie luksusowego jachtu. Dobra, super. Dobra. Ten mój rzut Marcin był na...